Na dzień 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto to w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie obchodzono już w piątek. Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie ze względu na prowadzone prace modernizacyjne w szkole były połączone z oficjalnym przyjęciem uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkoły. W pierwszej części uczniowie wyrazili wdzięczność za codzienny trud nauczania i wychowania dyrekcji, nauczycielom i pracownikom zatrudnionym obecni w latach ubiegłych w szkole. Nauczycielom dziękował również dyrektor szkoły Zygmunt Nowacki. Życzę Wam, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy oraz pracownikom wszelkiej wiary, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji w pracy zawodowej oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków. Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Wysiłek nauczycieli i ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej zostały docenione przez ministerstwo, organ prowadzący szkołę oraz dyrektora. Prezydent Rzeczypospolitej wyróżnił złotym medalem za długoletnią służbę Adama Mikołowskiego, srebrnym krzyżem zasługi Bogumiłem Drobinem oraz brązowym krzyżem zasługi Leszka Biegasika. Nagrodę starosty otrzymał dyrektor Zygmunt Nowacki, Grzegorz Mikołowski, Adam Kłodnicki oraz Ewa Kowalczyk-Pruchnicka. Natomiast nagrodę dyrektora szkoły otrzymało 16 nauczycieli, 5 pracowników szkoły i 10 pracowników obsługi. Nasza redakcja wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty życzę, aby praca w szkole była dla Was źródłem radości i satysfakcji. W drugiej części uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubujemy uroczyście, uczciwie i rzetelnie wypełniać obowiązki uczniowskie. Ślubujemy.